Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj muffinki orkiszowe z fetą i oliwkami. Oczywiście mówię orkiszowe, dlatego że do ich przygotowania użyłam mąkę orkiszową, którą w sposób zupełnie dowolny można podmienić na mąkę pszenną pełnoziarnistą, zwykłą mąkę pszenną typu 500 czy 650, czy po prostu mąkę tortową, jeśli chcemy te muffinki mieć takie bardziej pulchne. Takie muffinki to świetny pomysł na kolację, super alternatywa dla kanapek, czy po prostu pomysł na jedzenie wycieczkowe bądź piknikowe, bo są po prostu bardzo praktyczne do zapakowania. Mam nadzieję, że Wam posmakują. Przepis podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwileczkę pokażę, jakie przyrządzam. Do czego również serdecznie zapraszam. Gram sera typu feta kroję w drobną kostkę. Mniej więcej taką, taką naprawdę drobniutką. 12 oliwek. Ja będę robiła 12 babeczek, więc przejęłam taki przelicznik, że jedna oliwka na jedną babeczkę. Nie chcę za dużo oliwek, ale oczywiście można więcej. Więc biorę 12 oliwek i drobniutko je siekam lub kroję w dowolne mniejsze kawałki. I w zasadzie wszystkie dodatki mam już gotowe. Czasami dodaję jeszcze salami i w moim przypadku jest to zazwyczaj 12 plasterków, które drobniutko siekam również na tym etapie. Dzisiaj taka wersja bezmięsna, więc po prostu tylko feta oraz oliwki. Na tym etapie rozgrzewam piekarnik do 200 stopni Celsjusza i zaczynam szykować ciasto. Do miski dodaję dwie szklanki mąki. Moja szklanka ma pojemność 200 ml i ja daję mąkę orkiszową typu 700. Ale myślę, że to spokojnie mogłaby być także mąka pszenna, na przykład typu 650 bądź 500. No i można także dodać mąkę pszenną pełnoziarnistą. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia, takie solidne. Płaska łyżeczka soli. Jakieś pół łyżeczki cukru. Dwie łyżeczki przyprawy do pizzy. I dokładnie mieszam. Ale ładnie mieszasz. Dokładnie, tak? Dokładnie. Czyli starannie, żeby wszystko się dobrze wymieszało. I sen. A serek zaraz będziemy dodawać na końcu. I pomieszasz? No. Żeby ci smakował? A ty nie będziesz tego jadł? Będę. No. Mogę spróbować? No, ale najpierw musimy upiec, dobra? Jak upieczemy, to spróbujesz. Jak ty teraz? Do osobnego naczynia dodaję 1,5 szklanki o takiej samej pojemności. Jogurtu naturalnego, maślanki bądź mleka. Ja dodałam jogurt. I teraz do tego jogurtu wbijam 2 całe jajka. Oraz dodaję 50 ml oliwy. Ja dodaję oliwę z oliwek, ale to równie dobrze mógłby być olej. Całość dokładnie mieszam. No i czas łączyć składniki. Tylko do składników suchych dodam jeszcze garść łuskanych ziaren słonecznika. I dodaję po kosteczce fety, tak żeby każda kosteczka ładnie pokryła się mąką. I dzięki temu osobno pomiesza się z ciastem. Delikatnie mieszam. I podobnie z oliwkami. Jak widać, ser, feta i oliwki ładnie pokryły się mąką. Dzięki temu teraz po dodaniu mokrych składników i po wymieszaniu każdy kawałeczek ma większe prawdopodobieństwo wystąpienia w cieście osobno, a nie w takiej zbryłowanej, sklejonej grupie. No i dodaję składniki mokre. Szybko, wręcz niedbale mieszam. W cieście mogą być grudki, ale jeśli będę za długo mieszać, to muffinki będą twarde i zbite, a zależy mi na tym, żeby były takie fajne i lekkie. I szybciutko ciasto przekładam teraz do muffinkowej blaszki. Ja wyłożyłam moją papilotkami silikonowymi, ale to oczywiście mogą być równie dobrze papilotki papierowe, bądź po prostu otworki można delikatnie natłuścić masłem lub oliwą. I do każdego otworka nakładam równą porcję ciasta.
I muffinki wkładam teraz do nagrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika. Piekę na środkowej półce przez jakieś 25-30 minut, a tak naprawdę do czasu, kiedy będą z wierzchu ładne i rumiane, a w środku upieczone. Ja moim muffinkom dałam 30 minut, wyglądają tak, piękne i zrumienione, pachną naprawdę wspaniale. Wyjmę je teraz z piekarnika i z muffinkowej blaszki, przełożę na metalową kratkę, aby lekko odparowały i spokojnie przestygły, po czym będę podawać. Tak, już się upiekły, kochanie, już je wyjmuję. Będziemy jeść? Tylko muszą trochę ostygnąć, wiesz? Uważaj, bo gorące. Mogę się przesunąć? Gdzie? Z krzesełkiem. A czemu, chcesz popatrzeć? Tak. Pachną! Pachną! Pachną. Która ci się najbardziej podoba? Taki, taki, taki. Taki, 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 taki. No dobra, wszystkie się podobają, tak? Tak. Rozumiem. Zaraz będziemy jeść, tylko ostygną, dobra? I gotowe, jeszcze lekko ciepłe, cudownie pachnące, pulchniutkie, mięciutkie i jak przed chwileczką powiedział synek, są jakie? Pyszne. Są pyszne. Nam te babeczki bardzo smakują, mam nadzieję, że również i Wy je polubicie. Ja gorąco polecam, bo robi się je naprawdę błyskawicznie, a na stole prezentują się efektownie i szybciutko znikają. No i kończę filmik, bo zaczynamy jeść i jak zawsze na koniec życzę smacznego. Mięciutkie i pulchniutkie. I naprawdę smaczne.